Jeszcze tylko 16 osób ma szansę wziąć udział w projekcie podnoszącym kwalifikacje zawodowe realizowanym przez Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli. Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pracujących na umowach krótkoterminowych i cywilnoprawnych oraz zarabiających poniżej średniej krajowej. Do udziału w projekcie zapraszamy zarówno przedsiębiorców, jak i osoby pracujące. Jest to korzyść dla obu stron, ponieważ pracodawca może zyskać wykwalifikowanego pracownika, wysyłając go na szkolenie lub kursy, które bezpłatnie organizujemy w ramach udziału w projekcie. Pracownik natomiast zyskuje możliwość poprzez nabyte nowe kwalifikacje zmienić swoje stanowisko pracy, poprawić swój status poprzez uzyskanie lepszej pensji lub też podnieść kompetencje w zakresie pracy, którą wykonuje u danego pracodawcy. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby pracujące, zamieszkałe na terenie gminy Stalowa Wola oraz Nisko. Głównie projekt skierowany jest dla osób ubogich pracująco, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych bądź na umowach cywilnoprawnych. Jednym z warunków kwalifikacji do projektu jest również kryterium dochodowe. Jeżeli mówimy o osobie ubogiej pracującej, to jest mowa o osobie, której zarobki nie przekraczają w ujęciu miesięcznym minimalnego wynagrodzenia za pracę lub której dochody na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekraczają 600 zł na każdego z członków, bądź 776 zł, jeżeli chodzi o osobę samotnie gospodarującą. Projekt pod nazwą Aktywizacja-Rewitalizacja dotyczy m.in. zrewitalizowanego Rozwadowa, gdzie powoli po kapitalnej przebudowie rynku budzi się przedsiębiorczość. Zdecydowanie projekt powstał właśnie jako ten połączony, kompatybilny z projektem infrastrukturalnym rewitalizacji Rozwadowa, a nasz projekt 7.1, czyli projekt miękki, ma za zadanie pobudzić gospodarczo Rozwadów, więc jak najbardziej miejsca pracy tutaj również można znaleźć i zapraszamy też przedsiębiorców z Rozwadowa, którzy chcą podnieść kompetencje swoich pracowników lub polepszyć ich warunki zatrudnienia, aby skontaktowali się z nami, a my udzielimy informacji, w jaki sposób mogą to zrobić na bardzo korzystnych dla obu stron warunkach. Chęć uczestniczenia w projekcie można zgłaszać do 30 maja. Szczegóły na stronie mzk-stalowawola.pl.